Tu jest sala posiedzenia. Tutaj. Liczę teraz na groźne Tomek spojrzenie, bo cały czas jest 57-43 dla Mameda w tej sądzie. Ale pamiętaj, że także spojrzenia nie wygrywają. Wygrywają ręce możemy i głowa. Ani sądy. Dobra. Tak. O, ani sądarze, teraz pierwszy ani... w historii sportu walki 5-6 pasów. Tak, tu stoimy. Tu, tu jest, patrz, i całe złoto, nie? Cicho, teraz ma być groźnie. Groźnie w oczy. Groźnie w oczy. No to groźnie to. Bliżej. Groźnie to był Iwan. Był taki, nie? Iwan groźnie, no. Podejdźcie troszkę bliżej. Bliżej? Troszkę bliżej. Wczoraj staliśmy blisko i zeza dostałem. Jestem zdrowy, ty. No, to bardzo siadajcie tutaj, ostatnie ujęcie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Tak jak powiedziałem, no pewnie tutaj złych emocji między nimi nie będzie. Ja się w ogóle nie spodziewałem, panie Martynie, innego scenariusza. Bardziej nam chodziło. Się zdziwiłeś, co? Że myślałem, że będzie tutaj krew, nie, będzie tutaj, nie, będzie właśnie nie. Wyzwiska. A wiesz dlaczego nie? Belgii. Wiesz dlaczego nie? Bo zawsze Tomek powtarzał, że pies, co dużo szczeka, nie gryzie. I tak. Wydaje mi się, że wy jesteście na tyle doświadczeni. Jesteście takimi po prostu przebiegłymi, dojrzałymi drapieżnikami, którzy wszystko to, co się ma urodzić, to się dopiero urodzi w tej klatce 24. Trzeba lutego. Energię oszczędzać na walkę. Ale wiesz, że przeważnie jest tak, że ci, co krzyczą w ringu, potem nic nie pokazują. Przepchnąłeś kiedyś kogoś na ważeniu? Nie. No po co? A ciebie? Przepchnęło paru. Tam zaczepiało. Zaczepiało, no ale to wiesz, to ze strachu. Bo uważam, ci, co nie wytrzymują ciśnienia, to coś robią. Hmm. No, jedni gryzą. Taka psychologiczna. Jedni gryzą. No, coś w tym jest. Ty też nigdy chyba nie posunąłeś do czegoś takiego, żeby rywala w sposób jakiś taki niegrzeczny potraktować na ceremonii ważenia. No to bo logicznie to nie jest sensu, nie ma żadnego. To nie ma, bo tutaj cel jest inny. Słuchaj, my mamy pokazać szermierkę na pięści. Kto mądrzejszy zwycięży.